Witam was, młodzi mieszkańcy tego królestwa, w sercu miasta, które za moich czasów zniosłem ku potędze. Bochnia, solne miasto, które wyrosło z ziemi pełnej bogactw, jest symbolem nie tylko surowca, ale i wartości, które mają was kształtować. Jako król dbałem o rozwój kraju, a teraz wy, młodzi, kontynuujecie to dzieło. Przypomnijcie sobie, że to tu, w Bochni, poprzez pracę górników i rozwój solnych kopalń narodziła się siła naszego królestwa. Wy jesteście teraz tą siłą, a wasze szkolne lata będą niczym mozolna praca górników, ale z tej ciężkiej pracy rodzi się wiedza, która niczym sól da smak waszemu życiu. Dzieci moje, od lat jestem opiekunką tego miasta, które kryje w sobie bogactwo większe niż złoto. Sól to dar Boży, którym obdarzyłam tę ziemię. Historia mówi, że wrzuciłam pierścień do kopalni w odległym kraju, a znalazłam go w Bochni, ukazując też i sól. Sól, czysta, jasna i niezbędna do życia, jest symbolem waszej drogi. W świecie, który nie zawsze jest łatwy, wasza wiedza i serca powinny być tak czyste i wartościowe, jak ten minerał. Kształcąc się tutaj, w tej szkole, podobnie jak górnicy, będziecie kopać głęboko w poszukiwaniu prawdy i mądrości. Nie zapominajcie jednak, że nie tylko głowa ma znaczenie. Serce jest równie ważne. Czystość serca, szacunek do drugiego człowieka i gotowość do pomocy to wartości, które winniście pielęgnować tak samo, jak zdobywano wiedzę.